Cześć. Dzisiaj spróbuję odpalić Mercedesa Sprinter z silnikiem 2.2 CDI, którego napięcie na słupkach akumulatora AGM wynosi 2 V, 2,1 V. Będziemy używać czegoś, co się nazywa Noco Boost HD GB70. Teoretycznie ma to dostarczyć 2000 amperów. Multimetr ustawiony na 400 amperów. Jest to multimetr cęgowy przepływu amperów w kablu boostera. Podłączam naszego Noco. I uruchamiamy. W instrukcji jest napisane, że może nie znaleźć napięcia. Jeżeli napięcie jest poniżej 2 V, może nie wykryć go i może nie wykryć podłączenia do akumulatora czy pojazdu. Będę się starał użyć trybu emergency, który obchodzi wszystkie zabezpieczenia tego urządzenia. Uruchamia się go wciśnięciem. O, uruchomiony. Amperomierz jakoś nie pokazuje za wiele. Na pewno się tachograf uruchomił, więc już jakieś napięcie się pojawiło. Ok, udało mi się znaleźć kluczyki do samochodu. Co się stanie po przekręceniu? O! Pojawiły się pierwsze kontrolki. 2,7, 2,8 ampera to jest to co daje nam teraz booster. Przekręcam na zapłon, czyli grzanie świec. Pojawia się 50 amperów. Muszę użyć tutaj nogi, ponieważ trzeba nacisnąć sprzęgło. No i zobaczmy się, co się tu stanie. Atakujemy. Uhu, sukces, sukces.